Indonezja to kraj wyspiarski z przeszło 18 tysiącami wysp. Turyści przybywają tutaj dla odpoczynku na mięciutkim piasku, rozłożystych palm, bogactwa lokalnych obyczajów i różnorodnej kuchni. Dziś przedstawię Wam wyspę Borneo, trzecią największą wyspę na świecie. Borneo jest zwana przez mieszkańców Kalimantan i podzielona jest między dwa kraje Malezję i Indonezję. Historia wyspy to pasmo konfliktów i zmian kulturowych. Wiemy, że na początku państwowości istniał tu kraj Indusów. W XIII wieku władze nad tym terenem przejęli Muzułmanie. Następnie przybyli Portugalczycy, których wyparli Holendrzy, aby w połowie XIX wieku część wyspy przejęli Brytyjczycy. Obecnie podział wyspy na część malezyjską i indonezyjską wywodzi się z kolonialnej przeszłości brytyjsko-holenderskiej. Borneo to jeden z najdzikszych skrawków ziemi. Dominuje tu zabójczy klimat, bezmiar dżungli, niebezpieczne zwierzęta, trudno dostępny łańcuch górski i zdradliwe rzeki, a z morą są niezliczone choroby tropikalne i kilkadziesiąt gatunków jadowitych węży, insektów oraz pijawek. Na Borneo znajduje się najstarszy na świecie las deszczowy, zwany sercem Borneo. Niestety jego obszar kurczy się w zastraszającym tempie. Także tutaj znajduje się szczyt kanibalu, wznoszący się na 4101 metrów nad poziomem morza. Jest to najmłodszy na świecie masyw granitowy, czczony przez miejscowe plemiona jako miejsce przebywania dusz zmarłych. Dlatego też miejscowi otaczają cały masyw niezwykłą czcią. Wchodząc na szczyt, wnoszą różne magiczne przedmioty dla krożących tu dusz i ich przodków. Raz w roku kultywują obrzęd składania ofiar z siedmiu jaj i kurczaków, które następnie zjadają w trakcie rytualnych modlitw i wystrzałów. Wakacje na Borneo jest szczególnie interesujące dla osób pasjonujących się biologią. Tylko w 2006 roku na wyspie odkryto 56 nowych gatunków roślin i zwierząt. Znajdziemy tu orangutany, zaś w tropikalnej dżungli możemy natknąć się na zbaneczniki wielkości człowieka oraz osiągającą ponad metr średnicy raflezję. Monstrualny, pazożytniczy kwiat nazwany lilią pachnącą trupem, ze względu na rozsiewaną, intensywną woń gnijącego mięsa. Bornea to idealne miejsce także dla miłośników spływu górskimi rzekami. Jego rzeki o wartkim nurcie, przegrodzone wodospadami, przyciągają coraz więcej entuzjastów. Rzeka Padas stwarza okazję do niezapomnianych, zapierających oddech przeżyć tego typu. Inne doskonałe miejsce do raftingu to rzeka Kiulu, oferująca przy tym możliwość wypoczynku dla całej rodziny. Dlaczego Borneo nazywane jest wyspą łowców głów? W ukrytych w lasach wioskach, jak przed wiekami żyją legendarne plemiona wytatuowanych od stóp do głów i banów. Mieszkają oni w oryginalnych, długich domach nad rzeką Lemak. To oni są potomkami nieustraszonych dawnych łowców głów. Iwanowie polowali na ludzi z innych plemion, zabijali ich, a ich czaszki wieszali nad domami. Na szczęście dzisiaj każdy gość wchodzący do długiego domu jest witany lokalnym winem ryżowym tułak. Zapraszamy do poszukiwania z nami kolejnych ciekawych wysp Indonezji. Już za tydzień!